Dzień dobry, witam w słowie na niedzielę z poranną chrypką, jak słychać, którą mam z reguły z rana. Dzień jest deszczowy. Jakie fajne kropelki deszczu są na szybach. Czytanie zaproponowane już jakiś czas temu przez jedną ze słuchaczek. Nie wiem, czy ja je tak dokładnie jakby określę, odbiję, tak jak ta słuchaczka napisała. Nie pamiętam imienia, bo to już jakiś czas temu. Czy w waszej relacji chodzi o uzdrowienie, czy jest też możliwość bycia razem? Oczywiście karty, przynajmniej karty Tarota, nie pokazują przyszłości, one tylko odbijają aktualne stany psychiczne. No i tutaj mamy też ogólne czytanie. W związku z powyższym proponuję podejść do tego bez nadmiernych oczekiwań, na luzie i bez spiny, ok? Pamiętając, że karty raczej przyszłości nie pokażą, więc po prostu. Ale może coś ciekawego wyjdzie, może coś ciekawego się dowiecie, może coś ciekawego zobaczymy, może coś zaskakującego. W zakresie czytań indywidualnych, na które tak naprawdę mam coraz mniej czasu, ale myślę, że jeżeli będzie trzeba, to się czas znajdzie. E-mail jest podany w opisie filmu. I chyba tyle z informacji wstępnych. Możemy powoli zaczynać. Odkładamy sobie 3 i 2. I witam jedynki. A, chyba wam nie przedstawiłam. Dobra, wróć, bo jest wcześnie rano, ja się muszę jeszcze obudzić. Czyli tak, jedynki, black egg, turmalin czarny. Wracamy. Dwójka, firefly, agat mszysty. I trójka, tiger, jak widać, i piasek pustyni. No więc, jeżeli trzeba, zatrzymujcie film i wracamy od nowa. Ja już będę odkładała. Dobra, witam jedynki. Black egg. Turmalin czarny, karta jest mała, ale dobra, stoi. No. O uzdrowienie na pewno tutaj chodzi, bo mamy karty uzdrawiania, Gardner, Ring, nadzieja. No czegoś wam obydwojgu tutaj brakuje w tej nadziei na razie, na ten moment. Widać potrzebę komunikacji. Piątka kielichów, change your focus. No tutaj czy z jakiegoś poczucia braku, czy z poczucia winy, jedno z was potrzebuje wyjść lub obydwoje. Idealny moment. Że o uzdrowienie tu chodzi, to na pewno. Na razie krakra, za bardzo uciekanie do głowy, uniki. Dwa razy siódemka mieczy, żeby było śmieszniej. Możemy je zrobić obok siebie. Siódemka mieczy, siódemka mieczy. Earthworm, Gardner. Podwyższymy troszkę stat. Więc na razie, moi drodzy, czegoś tutaj wam brakuje. Znaczy dwa razy jest ta siódemka mieczy, która oznacza, że prawdopodobnie obydwoje tu robicie jakieś uniki na ten moment. Uciekacie do głowy za bardzo z powodu jakichś lęków. I w tej nadziei chodzi o to, że
Obydwoje prawdopodobnie macie te lęki i obydwoje jeszcze te lęki potrzebujecie uwolnić. Na ten moment to tak jakby nie jesteście w stanie ani jedno, ani drugie dać sobie tej miłości tutaj, ponieważ z jakiegoś poczucia braku tutaj wychodzicie w tej piątce kielichów obydwoje i mamy przewodnictwo karty uzdrawiania, płynie rzeka. Jest człowiek w łodzi i drugi człowiek wchodzi do łodzi i dwie osoby stoją na brzegu. Może chodzić o to, że jedno drugiemu w jakiś sposób tutaj pomaga wejść we flow. Albo obydwoje potrzebujecie wejść w przepływ, we flow. Czyli tutaj by chodziło o odpuszczenie jakiegoś lęku i kontroli. Ring może sugerować oczywiście tutaj możliwość jakichś zaręczyn czy zobowiązań. Zobaczymy, będziemy dolosowywać, ale na pewno tu chodzi o równowagę, to be fair. Jedno z was lub oboje też może być spod znaku wagi. Ktoś tutaj może być, prawda, bo jest tutaj waga pokazana. Natomiast oczywiście to jest najmniej istotne, bo ten idealny moment też tutaj prawdopodobnie mówi o równowadze. No ta chrypka jest. Zaraz dolosujemy. Tu jest ten Ansus, który może wskazywać na to, że jedno z was jest jakiegoś rodzaju mówcą, może nauczycielem, może mówcą, zajmuje się przemawianiem? Chyba tak, dobrze. Ale ta karta może też zwiastować potrzebę komunikacji, że tutaj być może komunikacja szwankuje i nie ma takiej otwartej, szczerej komunikacji. Tak, dobrze, weźmy kartę, losujmy. Earthworm w niektórych przypadkach może sugerować nowy początek, jeżeli jest to ktoś z waszej przyszłości. W innych przypadkach może być to początek jakiejś nowej znajomości, jakieś takie powolne przedzieranie się. Może chodzić o zaborczość i chęć dominacji w tej królowej buław, co by wynikało z lęku. Widać też strefę komfortu, w której ktoś tutaj siedzi. Oczywiście nie wiem kto, bo mamy ogólne czytanie, ale ktoś swoich uczuć tutaj nie jest pewny i ma dużo wewnętrznych napięć w tej sytuacji z powodu jakichś lęków. Jeżeli wy jesteście tą królową buław, no to ta osoba was postrzega jako kogoś atrakcyjnego, pewnego siebie i może być troszeczkę mało pewna siebie, waszej obecności, tak? Ale raczej by chodziło o lęk, strefę komfortu i takie wewnętrzne napięcia i jakieś właśnie problemy emocjonalne. Ansus. Ale ta osoba dla was dużo pasji ma. Tutaj też przeszkodą może być osoba trzecia lub osoby trzecie. Myślę, że ktoś tutaj myśli, no niech będzie. Myślę, że ktoś tutaj myśli o tym, żeby zaryzykować w tej sytuacji, ale albo przeszkodą jest po prostu lęk i kontrola. Może być też trzecia osoba w tej układance. Idealny moment. Być może wy lub ta osoba zastanawia się, czy coś tutaj zakomunikować spontanicznie, czy nie. W każdym bądź razie widać dużo pasji, tak? Królowa buław, rycerz buław, idealny moment na wyjście z braku równowagi, tak, dokładnie. Na razie właśnie widać tą słabość i nerwowość, ona wynika z lęku.
Jakiś podświadomy lęk tutaj będzie do przepracowania. Jeżeli jest jakaś bierność tutaj nadmierna, to właśnie może trzeba zaryzykować, powiedzieć prawdę w tej całej sytuacji, ale przede wszystkim chodzi o równowagę. I tutaj właśnie w tych dwóch kartach będzie chodziło o równowagę. Jeżeli jest jakaś bierność nadmierna, no to trzeba byłoby się właśnie wyrwać z tej bierności i zaryzykować tutaj. To be fair. Ktoś się zastanawia, ktoś może mieć wybór pomiędzy dwoma osobami, pomiędzy dwoma drogami życiowymi, prawda? W dwójce buław i... Na razie widać brak wiary w siebie i brak zaufania. Nie wiem u kogo, bo mamy ogólne czytanie, więc potrzebujecie dopasowywać. Za chwilkę zatrzymam film, ponieważ siedzę jeszcze w bluzie od piżamy i czuję po plecach, że chłód taki lekki. Nadzieja. Znaczy te uczucia tutaj są rzeczywiście, tylko że problem polega tak. Królowa kielichów, królowa buław. Ta osoba może was postrzegać jako kogoś uczuciowego. Natomiast te uczucia są, giermek kielichów, są odwzajemnione, tylko przeszkodą jest ta chęć dominacji, więc w tej królowej buław chodzi o chęć dominacji, to jest przeszkoda. Po prostu tutaj widać mocno uciekanie do głowy i w głowie za bardzo siedzenie i tam toczenie jakichś tutaj walk, a nie podejmowanie działań. Natomiast te uczucia są. Moi drodzy, na chwilkę zatrzymam film. Wezmę sobie jeszcze, zrobię ciepłej herbaty, żeby, bo jeszcze mnie czeka dwójka i trójka, żeby po prostu dociągnąć, jak to się mówi, nie? Do tej trójki. Także na razie zatrzymam i wrócę do was. Witam ponownie. No, moi drodzy, sweterek jest. Ciepła herbatka z cytrynką jest, także jestem happy. Jestem happy, mogę kontynuować to czytanie. Także moi drodzy, na ten moment potencjalnie tu myślę, moglibyście razem być. Jeszcze zobaczymy, co w tym ring. Ale na ten moment oboje za bardzo do głowy uciekacie. Ponieważ to jest właśnie to pokazane, że te uczucia są odwzajemnione. Giermek kielichów, prawda, nadzieja. Ale oboje macie tą tendencję do dominacji czy do uciekania do głowy. Tu jest to silnie podkreślone. Są też te siódemki miecza, one też o tym mówią. Więc w tym sensie wymagacie obydwoje uzdrowienia, wejścia w przepływ. Wejścia w przepływ, czyli wyjścia z lęku i kontroli. Tak, i wy z tego wyjdziecie, tak. Wielu z was ma wewnętrzne dziecko do uzdrowienia, bo po prostu... Na pewno lęki i kompleksy. Na pewno lęki i kompleksy, które hamują zarówno was, jak tą osobę. Więc tutaj też może być jakaś nieśmiałość w tym earthwormie. Nieśmiałość, brak pewności siebie, właśnie widać też brak wiary w siebie, jakieś kompleksy, ale przede wszystkim lęki. Natomiast jest to wasza bratnia dusza. W niektórych przypadkach jest to ktoś z przeszłości, z kim mleko wam się wylało. Natomiast te dwie karty mogą też zwiastować jakieś problemy emocjonalne związane właśnie z aspektem wewnętrznego dziecka. Tutaj jest ogólne czytanie, prawda, więc tutaj u niektórych jest to ktoś z waszej przeszłości, kto o was nie zapomniał,
ale kto może mieć w stosunku do was poczucie winy? Jeżeli jest to ktoś nowy, to ten ktoś jest w jakimś poczuciu braku tutaj w tej piątce kielichów i może za wami tęsknić. Ring. Szóstka monet. Znowu ta waga. Równowaga. Także silnie aspekt równowagi tutaj. Myślę, że ten ktoś chciałby z wami być, ale nieszczerość. Oczywiście nieufność też może być w tej karcie. Wygardner. Więc na razie bardziej pokazują się przeszkody. Jest tutaj też ktoś nadmiernie na sobie skupiony na ten moment i nie podejmuje działań. Także z tą biernością, co mówiłam wcześniej, na pewno przeszkodą jest tu jakaś bierność, ale przede wszystkim lęk, bo pasja, uczucie jest. Mogą być to jakieś początki w wielu przypadkach. W innych przypadkach to ktoś z przeszłości, kto myśli o nowym początku. Raczej się pokazuje problem, że na razie nie za bardzo to jest możliwe. A co będzie w przyszłości, to trudno powiedzieć. Możemy wziąć dodatkową talię. Może coś dodatkowej talii nam wyjdzie. Uj, uj, uj. Ślizgacze. O, znowu to samo. Piątka mieczy, piątka mieczy. To jest przeszkoda. Toczenie bojów wewnętrznych, ale tutaj as kielichów, więc rzeczywiście no jest to ktoś dla was wyjątkowy. I tutaj dużo tych pragnień, namiętności, uczuć jest. Ale oczywiście w asie kielichów też może chodzić o tą równowagę emocjonalną. Świat. Tutaj też może ktoś mieć silną osobowość w tym świecie. Może to być też relacja na zasadzie, ktoś jest daleko od was, nie mieszka w tym samym miejscu co wy. Mogą tutaj być duże oczekiwania również, czy jakiś idealizm. Dla tej osoby możecie bardzo dużo znaczyć, czy vice versa tutaj w tym świecie też. Piątka monet. No pokazany jest ten kryzys na ten moment, moi drodzy. Tak, no ta osoba, czy wy, no jest tutaj to zakochanie, te marzenia, tak. Są tutaj duże marzenia, dużo marzeń. Nawet to mogą być takie śmiałe marzenia w tym świecie, duże oczekiwania, ale widać, że uczucia są powstrzymywane i chodzi tu o transformację tej takiej obronnej postawy, stania na straży i to już się tutaj dzieje. Być może jak tą transformację przejdziecie, to coś się tutaj ruszy. Karty mi nie pokazały jakiejś przyszłości, tylko pokazały mi aktualny problem, zresztą mnie to wcale nie dziwi. I dodatkowa talia też mi pokazała problem, że ta obronna postawa, powstrzymywanie tych uczuć, no ale te uczucia tutaj są. I kryzys jest wywołany tą chęcią dominacji, tutaj uciekaniem do głowy, piątka monet. Aczkolwiek jakaś nadzieja tu jest, tutaj też w tej piątce monet. I właśnie tu jest też ta karta nadzieja, więc ta osoba ma nadzieję i prawdopodobnie wy też macie nadzieję. Ale na ten moment to tak jakby była złudna nadzieja, bo tutaj jest brak działań, nieszczerość, nieufność i po prostu. A co będzie w przyszłości, karty mi nie pokazały, chyba że coś zobaczymy w wiadomościach. Mogę wziąć jeszcze inną talię, ale pewnie będzie podobnie. Rycerz buław dwa razy.
Więc jest podkreślone, że musiałoby być podjęte ryzyko tutaj i spontaniczność. Tutaj ktoś musiałby się zachować spontanicznie, żeby coś z tego było. Dlatego, że jest ta pasywność, zastanawianie się, co robić, jest brak akcji. Ktoś jest tutaj też silnie niezależny, dziewiątka monet, i może być tak, że ktoś jest sam, jest mocno niezależny i też aż tak bardzo nie ciśnie go na to, żeby z tą drugą osobą być. Też może być coś takiego. Dla niektórych może być to też lekcja niezależności, dla tych, którzy mają tendencję do wpadania w jakieś uzależnienie, ale emocjonalne. Natomiast ta siła osobowości i niezależność tutaj tak jak najbardziej może być, więc po prostu ta pasywność musiałaby, bo tutaj ktoś stoi przed decyzją i tutaj może być wybór między dwoma osobami na przykład, albo w ogóle zastanawianie się, co dalej, co z tym fantem robić, więc w tym rycerzu buław musiałoby być powzięte spontaniczne działanie, czy w ogóle działanie, żeby coś z tego mogło być, bo na razie to wygląda na uciekanie do głowy po prostu, moi drodzy. Spójrzmy, no a weźmiemy może jeszcze czarmsy, może w czarmsach coś będzie. Wiadomość teraz. Właśnie, brak zaufania tutaj ze strony tej osoby. Wolę najgorszą prawdę niż kłam. Myślę, że coś przede mną ukrywasz, tak, więc ta nieszczerość, więc ta osoba podejrzewa, że wy jakieś uczucia dla niej macie, ale że je ukrywacie, moi drodzy. Podziwiam cię i szanuję. Podziwiam twoją przytomność umysłu. Nieźle, bo dwa razy pod rząd to podziwiam. Potrzebuję twojego wsparcia i ciepła. No właśnie, to jest to związane z tą kartą nadzieja, że ja to zawsze podaję taki przykład, że ślepy ślepemu nie pomoże na czerwonym świetle, nie przeprowadzi go, prawda? Bo skończy się to wypadkiem. Czy tonący tonącemu, więc wychodzicie z takiej potrzeby wsparcia i ciepła. No w wielu przypadkach jest to aspekt wewnętrznego dziecka po prostu, jakiś wewnętrzny brak poczucia bezpieczeństwa, ale oczywiście tą wiadomość można też interpretować w kontekście tej bierności, która tutaj jest pokazana, że ta osoba jakiejś zachęty potrzebuje. Tutaj właśnie ten aspekt komunikacji. Jeżeli nie ma komunikacji, a na pewno trzeba prawdę powiedzieć tutaj. Marzę o tobie każdego dnia, rycerz kielichów, dokładnie. Chciałbym cię wziąć w ramiona tego wieczoru, dużo tutaj tej pasji jest, bo jest rycerz buław, królowa buław. I trudno mi znieść twoje milczenie, tak, dlatego ta komunikacja tutaj. Nie chcę już gier, pragnę być sobą i z tobą. Tak, widać te gry w umyśle toczone. Jeśli to ktoś z waszej przeszłości, ta osoba mogła tutaj manipulować mocno. Mind games, piątka miecze. No, mogła stawiać na swoim, mogła to właśnie tutaj próbować dominować, czy jakieś tutaj gry z wami toczyła, czy po prostu w swojej głowie tylko, tak, nie chcę już gier. A, czyli jednak wewnętrzne dziecko, przeszłość na mnie ciąży, rany wewnętrznego dziecka, muszę się uleczyć i prawdopodobnie macie odbicie lustrzane, bo to jest pokazane w tej nadziei, prawda? Czyli to potrzebuje twojego wsparcia i ciepła, będzie bardziej związane z tym wewnętrznym dzieckiem i bardzo możliwe, że obydwoje to wewnętrzne dziecko macie tutaj do uzdrowienia, że to jest przeszkoda. Jesteś tęczą w moim szarym życiu, marzę o tobie każdego dnia.
Obawiam się, że zrobiłaś zbyt duży postęp w życiu i może już mnie nie chcesz, szczególnie jeśli się nie odzywacie. Teraz nie jest właściwy na nas czas, boski czas w grze. Czasami budzę się w nocy myśląc o tobie. Ciężko mi otworzyć się przed tobą. Tak, ta osoba musiałaby zaryzykować, ale ta osoba może mieć lęk przed odrzuceniem. Zresztą wy też, moi drodzy. Tak, i tutaj te piątki kielichów, wyrzuty sumienia, więc ta osoba sobie pluje w brodę. Zakopuje się w pracy, bo o tobie zapomnieć. Ta osoba uciekła w pracę i próbuje zapomnieć o problemie, tak? Jestem tym, kim jestem. Też widać to skupienie na sobie, więc też ta osoba tak świadomie nad sobą nie pracuje. Tutaj też silne ego jest. Silne ego tej osoby. Silna osobowość też może. Zwracam się do Boga o wskazówki w naszej sprawie. Oraz wiem, że zachowywałem się dziecinnie. No właśnie. Też, czyli ten aspekt wewnętrznego dziecka ma ta osoba. Wiem, że zachowywałem się dziecinnie. Dobra. I jeszcze charms. Bo atrybutów chyba nie ma sensu, co nie? Czy atrybuty jeszcze? Nie, może lepiej charms. Także karty mi nie pokazały tego, co będzie, tylko karty mi pokazały, że to wcale mnie to nie dziwi, tylko karty mi pokazały, spodziewałam się tego. Że przeszkodą, żeby być razem, na razie jest ten lęk przed odrzuceniem. To ewidentnie chodzi o lęk przed odrzuceniem, poczucie winy, jeśli to jest ktoś z przeszłości i może mleko się wylało, prawda? Tak, jest to wasze odbicie lustrzane, rzeczywiście tutaj przybliżmy. W tym lustrze pękniętym, tak. Jest to wasze odbicie lustrzane, więc obydwoje macie dokładnie ten sam problem, ale był tam pokazany ten przepływ, że prędzej czy później w ten przepływ wejdziecie tutaj. Trójkąt miłosny też tu może być, w tym widelcu, natomiast w tym widelcu też może chodzić o równowagę, bo tutaj widać to uciekanie do głowy. Motyl, tak. Przechodzicie transformację tutaj obydwoje, czy przejdziecie... Chodzi tutaj na pewno o uwolnienie lęku i przepracowanie wewnętrznego dziecka, jeleń. Kluczem jest właśnie transformacja. Transformacja też była pokazana w kartach, że już się dzieje, dobra wiadomość. I przebudzenie. Transformacja, przebudzenie, trąbka. Ta siła rzeczywiście tutaj też wybrzmiała, słoń. Siła do pokonania trudności jest. No i rzeczywiście potrzebuje twojego wsparcia, ciepła, mały mis z dużym misiem, czyli podświadomie tu szukanie tego bezpieczeństwa obydwoje lub jedno z was. Na pewno ta osoba, wy nie wiem, w zależności jak czujecie, mam ogólne czytanie, ale prawdopodobnie też w tym kocie może być właśnie czyjaś niezależność, tam była dziewiątka monet podkreślona. Ale oczywiście w kocie może też chodzić o równowagę, ponieważ mamy dwa koty, które też mogą wskazywać na odbicie lustrzane. Możemy sobie dolosować, zobaczyć, co oznaczają tutaj te dwa koty. Ktoś też może mieć kota w domu tutaj, ale to najmniej chyba istotne. Ktoś też może mieć dziecko, tak? Ten miś duży z małym misiem. Może być tak, że jedno z was, czy obydwoje macie dzieci, ale bardziej to jest związane z tym, potrzebuje twojego wsparcia i ciepła, że podświadomie jest tutaj, przynajmniej ta osoba szuka bezpieczeństwa, nie wiem jak wy, a w tym kocie
będzie chodziło o równowagę akurat, tak. Sprawiedliwość w odwrocie, bo to poczucie zagrożenia, które tutaj macie w tej sytuacji niepotrzebnie, ono po prostu płynie z waszej głowy i obydwoje to macie, więc obydwoje potrzebujecie z głowy wyjść i zaufać bardziej intuicji i swojej. I z tego poczucia zagrożenia wyjść. Jest to też ktoś wyjątkowy dla was, diament, i też ta relacja was wzmocni w tym diamencie. Konik morski wskazuje tak, że tutaj trzeba więcej optymizmu i pewności siebie i tego ryzyka. Pies może oznaczać, że jesteście z natury osobami lojalnymi, wiernymi. Ktoś też może mieć oczywiście tu psa, czakra serca do odblokowania i just for you, czyli relacja z przeznaczenia. I znowu pokazana transformacja tutaj w śmierci, a także inspire, że ta osoba was inspiruje, wy ją też, bo tutaj podziwiam cię, szanuję. Także moi drodzy, no oczywiście na przyszłość wszystko jest możliwe. Na razie widać, karty mi nie pokazały, że o uzdrowienie chodzi, to na pewno, ale czy tylko, tego nie wiadomo, bo tego karty po prostu nie pokazały. Ten Black Egg też może się odnosić tutaj do czakry korony, więc tutaj właśnie o zaufanie by chodziło. Zwracam się do Boga o wskazówki. Ta osoba też zwraca się czy do własnej nadświadomości, czy gdzieś tam do góry, bo nie wie, co ma robić. Ta osoba po prostu tutaj nie wie, co ma zrobić. Możliwe też, że w tej całej układance jest jeszcze ktoś inny. No jest decyzja. Ale przede wszystkim to wewnętrzne dziecko, prawda? Przeszłość na mnie ciąży. Moi drodzy, dajcie znać, jeśli macie czas i ochotę. Pozdrawiam was bardzo serdecznie. Miłej niedzieli, choć deszczowa, to jednak niedziela, jeszcze weekend, prawda? Więc cieszmy się. Znaczy, kto będzie o weekend odsłuchiwał, oczywiście, bo ktoś może na tygodniu. Także pozdrawiam bardzo serdecznie, wszystkiego dobrego i do następnego razu. Trzymajcie się, pa. I witam bardzo serdecznie świetliki. Świetlik Agata ma 6. Patrzymy. Trójka monet, reach out. No. Może być to ktoś, z kim pracujecie razem, ktoś z waszej pracy, ale oczywiście nie we wszystkich przypadkach. Może być to ktoś, kto ma dzieci, rodzinę, ten ktoś może mieć czwórkę dzieci, dwójkę dzieci, czy w ogóle dzieci, lub wy macie dzieci w tym berkana. Oktopus, ośmiornica, go to the distance. Jak to ułożyć? Dobra, sytuacja się polepszy, dobra wiadomość. Tu chodzi o lęki, kontrolę też. Justice. Może być to ktoś spod znaku wagi, ale nie we wszystkich przypadkach lub wy. Ta karta może wskazywać na kogoś z przeszłości lub jakąś karmę. Dziesiątka mieczy. No może być aspekt jakiejś łzy, cierpienie, jakichś trudnych zakończeń. Nie wiem, czy między wami, czy w życiu tej osoby, czy w waszym życiu. Możliwe, że między wami coś się... Tutaj mocne przejścia. Czy między wami, czy jednego z was, tutaj w tej dziesiątce mieczy, jakieś po prostu bolesne zakończenia. Nieśmiertelne. Ale też mamy aspekt pewności siebie. Tutaj też tą czakrę korony widać i róża, czyli czakra serca. Bloom. Zobaczymy, w jakim to aspekcie będziemy dolosowywać. I komunikacja karty uzdrawiania. Czyli o uzdrowienie na pewno tu chodzi. Tu są chyba wieloryby, a tu delfiny. Czyli chodzi o emocjonalne uzdrowienie. Tak jak na jedynce o uzdrowienie, to na pewno tutaj chodzi. Mi na jedynce nie wyszło nic na przyszłość, zresztą wcale mnie to nie dziwi. I tu może być podobnie. No jest dom, house, co może zwiastować jakąś tutaj wspólnotę,
na przyszłość, ale zobaczymy. Bo równie dobrze ten house to może być jakaś karma z domu rodzinnego. Go to this. A żeby się tutaj za dużo nie domyślać, od razu sobie będziemy dolosowywać. Więc to może być ktoś, z kim pracujecie razem w jednej pracy, czy w jakiś sposób współpracujecie w trójce monet, ale ta trójka monet może też wskazywać trzecią osobę, która jest w tej układance. Może wskazywać na potrzebę współpracy właśnie, że jakaś współpraca i wyciągnięcie ręki do drugiej osoby by się przydało. Zobacz. Diabeł. Raczej ten diabeł mówi o lęku, bo widać poczucie zagrożenia, więc jedno z was oczywiście jest ogólne czytanie lub obydwoje, trudno mi powiedzieć, ale ktoś ma tutaj poczucie zagrożenia w tej sytuacji. Może być tu rzeczywiście dużo pasji i ognia w tym diable, ale raczej ten diabeł mówi o tym, że ktoś tej ręki do współpracy tutaj nie wyciąga i ma poczucie zagrożenia w tej sytuacji. Albo wy, albo ta osoba, albo obydwoje, to już myślę lepiej wiecie ode mnie, tak? Bo to jest ogólne czytanie, berkano. Poczucie zagrożenia, nawet jakiegoś takiego fatalizmu życiowego w tej sytuacji, ale też ten diabeł tu jest w ogniu, prawda? Więc dużo pasji tu może być w tej całej sytuacji, berkano. Możliwe, że ktoś ma rodzinę, znaczy może to jest też, tutaj ten płomień znowu się pokazał, bardzo możliwe, że to wasz bliźniaczy płomień. Równowagi tu jeszcze nie widać. Tutaj też może być no, taka sytuacja, że ktoś intuicji nie słucha, ale może być taka sytuacja, że ktoś faktycznie ma rodzinę i zachowuje się umiarkowanie w związku z tym, tak? Czy wy macie rodzinę, czy ta osoba ma rodzinę, czy obydwoje. Więc może być takie umiarkowane właśnie zachowanie, ale to trochę to wygląda na bliźniaczy płomień też tutaj w tych dwóch kartach. Oktopus. I że w waszej relacji chodzi o równowagę i przebudzenie i uzdrowienie, to na pewno oktopus. Piątka monet też była na jedynce. No jakaś nadzieja tutaj jest. Dziesiątka monet może sugerować znowu, że ktoś ma rodzinę. A z drugiej strony ta piątka monet może sugerować, że mimo kryzysu jedno z was lub obydwoje ma nadzieję, że coś z tego będzie i gdzieś tam wewnętrznie się wspieracie lub ktoś kogoś wewnętrznie wspiera i jakaś nadzieja na bycie razem tu jest. Też może być taka sytuacja, że ktoś jest mocno rozkojarzony, może nie rozkojarzony, że ktoś musi dużo różnych obowiązków pogodzić w swoim życiu, w tym oktopusie. I to też może powodować kryzys, bo właśnie ktoś może mieć rodzinę i mieć w związku z tym dużo zobowiązań, dużo różnych właśnie wielu obowiązkom musi sprostać i to też może powodować ten kryzys. Jedno z was lub obydwoje nieśmiertelne. Tutaj na pewno chodzi o przebudzenie, odkrycie boskiego aspektu w sobie. Mogą być też problemy materialne, ale nie, raczej chodzi o lęk. Tutaj będzie chodziło o wyjście z lęku i uziemienie w tym królu monet w odwrocie. I to uziemienie no, też jest powiązane z zaufaniem, z byciem tu i teraz, prawda? Z wyjściem z braku poczucia bezpieczeństwa, jakiegoś zagubienia. Zaufanie, tak, jak najbardziej. Ta czakra korony właśnie tutaj też jest podkreślona. Ona na jedynce też była mocno podkreślona. Sytuacja się polepszy lub już się polepsza. Chodzi o przepływ, tak samo jak na jedynce. Zresztą zawsze chodzi o to samo, zawsze chodzi o przepływ.
też Królowa była na jedynce. Podobnie. Tutaj chodzi o to, nie wiem, kto jest tą Królową Buław. Znowu ta pasja też jest podkreślona. Może być Trygon Ognia tu silnie. Bo tu jest ogień, tu jest ogień, tu jest ogień. Ale bardziej w kontekście Gwiazdy w Odwrocie chodzi o brak zaufania. I ktoś tu stoi na straży i próbuje dominować. Co wynika z braku zaufania. Ale w tym sensie sytuacja się polepszy. No, jeżeli teraz jest źle, to w tym sensie sytuacja się polepszy. Że ktokolwiek tu na straży stoi, to będzie mniej stał w przyszłości. Chaos. Jesteście swoimi odbiciami lustrzanymi. Król Buław, Królowa Buław. Więc jest silne tutaj powinowactwo duchowe, macie odbicie lustrzane. Oboje możecie być osobami pełnymi pasji ognia, ale obydwoje możecie mieć problem z okazywaniem uczuć, z byciem otwartym emocjonalnie. Więc wasza nauka dla obydwojga to jest odpuszczenie lęku i kontroli, no i oczywiście chęci dominacji, bo to jest wszystko powiązane i to raczej jest pokazane. Może w niektórych przypadkach wytworzycie dom, mieszkacie razem, czy mieszkaliście, ale w innych i chyba w większości przypadków tutaj coś pochodzi z waszego domu rodzinnego, tam czerwień widać, czyli jakiś brak poczucia bezpieczeństwa macie obydwoje wyniesiony z domu rodzinnego, także w tym justice to może być karma z domu rodzinnego. Tak. Jakieś lęki wyniesione z domu rodzinnego i tutaj chodzi o to, że potrzebujecie dojrzeć w pustelniku. Oczywiście zaufanie, prawda? Dojrzałość, cierpliwość, zaufanie to jest na razie przeszkoda, ale jest to ktoś wyjątkowy. Tu widzę as kielichów, o się wszystko popierdzieliło. Przepraszam za wyrażenie, zaraz muszę tutaj. Może mogę to oczywiście tak zostawić, ale... Dobra, niech będzie. Także tutaj o przepływ chodzi, tak. Tutaj oni w ogóle stoją, zauważyłam teraz na słuchawce od telefonu. Komunikacja, no właśnie. Tu jakieś listy u góry, komunikacja. Może jest brak komunikacji, może trzeba się skomunikować. Może brak jakiejś takiej otwartej komunikacji. Królowa Mieczy, no dokładnie. To stanie na straży. I to stanie na straży, no tutaj też ktoś może o kimś obsesyjnie myśleć. Może być też tak, że to stanie na straży wynika z jakichś ciężkich doświadczeń. Może ktoś został zdradzony, dziesiątka mieczy. Może między wami sprawy uległy, może między wami doszło do zdrady, może między wami sprawy uległy zakończeniu w bolesny sposób, bo w czyimś życiu łzy i cierpienie powodują lęki i ktoś jest jeszcze niegotowy. No właśnie, w sensie emocjonalnym nie jest ta osoba chyba gotowa. Król kielichów w odwrocie. Brak równowagi emocjonalnej i brak dojrzałości też. Możliwe też jakieś manipulacje czy lęk przed byciem oszukanym, zmanipulowanym. Go with distance. W wielu przypadkach to ktoś z waszej przeszłości, kto się od was izoluje, ale ten ktoś może za wami tęsknić, myśleć o was. Kto się tutaj izoluje w tej królowej monet w odwrocie i jest rozczarowany i nie mówi o tym, no przeszkodą może być odległość w sensie kilometry, ale odległość może być, no... Dla tych, którzy właśnie tworzyli ten dom rodzinny, możecie mieć separację. To oczywiście dotyczy jakiejś tam grupy osób. A kto się tutaj odizolował? Kto się tutaj izoluje i rozczarowanie ukrywane w milczeniu? Bo ktoś tutaj uczucia ma i tęskni. Jest też aspekt bratnich dusz czy bliźniaczych płomieni. Bloom.
Będzie tu pewnie chodziło o odblokowanie czakry serca, tak, i czakry korony. Tak. Bo widać jeszcze lęk przed odrzuceniem u kogoś i w związku z tym słabość i nerwowość. Czy lęk przed odrzuceniem, czy lęk przed byciem zdradzonym, oszukanym. I ktoś się tutaj poddaje nastrojom mocno, ale słabość i nerwowość wynikająca z lęku przed odrzuceniem czy przed zdradą. Więc tutaj widać to stanie na straży, ale jesteście swoimi odpowiednikami, odbiciami lustrzanymi, moi drodzy. I tutaj w dużej mierze chodzi o zaufanie. Zaufanie i opuszczenie tej gardy. No oczywiście nie pokazały mi karty tego, co będzie. Wcale nie jestem zdziwiona. Już tyle, tak długo z nimi pracuję, że już wiem, czego mogę się spodziewać. Jakaś nadzieja na pewno tu jest. O uzdrowienie na pewno tutaj chodzi i równowagę. A co w przyszłości? No sytuacja się polepszy, mamy. To tyle mamy na przyszłość. Weźmy jeszcze inną talię. Co ja losowałam w jedynce? Chyba to. Czy możliwe jest takie bycie razem w jakimś tam sensie? Na dłużej, tak? Na razie przeszkodą są lęki, kompleksy. No jest możliwe. Czwórka buław, o ile... O ile to znowu nie chodzi o to przebudzenie w czwórce buław, bo czwórka buław to jest ta równowaga, kod przebudzenia. Także może to być rzeczywiście wasz bliźniaczy płomień i tutaj by chodziło o przebudzenie, równowagę. Na razie ktoś tkwi jeszcze w starej energii. Nie wiem kto, czy obydwoje. Śmierć w odwrocie. Ktoś potrzebuje transformację przejść. Tak, lęki, kompleksy są przeszkodą. Może być też jakieś poczucie przegranej, które komuś towarzyszy, ale w waszej relacji chodzi o uzdrowienie wewnętrznego dziecka, wyjście z głowy i negatywności w związku z tym. To na pewno. As buław. Jest rzeczywiście dużo tutaj tej pasji i namiętności, ale ktoś tkwi jeszcze w tej starej energii, w tych lękach, czy obydwoje. Królowa monet może oznaczać, że ktoś jest matką, tutaj właśnie ma dzieci. Ta królowa monet może też zapowiadać na przyszłość stabilizację i nowy początek, ale oczywiście może chodzić równie dobrze o uziemienie, więc tak naprawdę nic wam nie mogę obiecać. Zresztą nikomu nic nie obiecuję, to jest moja życiowa zasada. No nie mogę wam nic obiecać na przyszłość, jak wiem, że karty pokazują. Aktualny problem. Ja bym raczej powiedziała, że w waszej relacji chodzi o uziemienie i transformację i uwolnienie lęku i kontroli, ale oczywiście tak czy inaczej nie chcę przez to powiedzieć, że wiem, co będzie w przyszłości, bo nie jestem jasnowidzem, prawda? Możemy wziąć jeszcze tą talię. Bo z jednej strony ta królowa monet może zapowiadać stabilizację, że się z tą osobą ustabilizujecie, a z drugiej w kontekście tego, co tu padło, bo o uziemienie tak czy inaczej też tutaj chodzi. Król monet w odwrocie, królowa monet. Że w waszej relacji chodzi o rycerz kielichów. No jest to zakochanie, ale powstrzymywanie uczuć, tak. To też było na jedynce, tak. Więc ktoś tu żyje w męce niezdecydowania, aspekt wewnętrznego dziecka może być, czy po prostu silne lęki. Uczucia są, no to tyle wam mogę powiedzieć, że uczucia są, marzenia są, ale są powstrzymywane. I tak jak mówię, w tej królowej monet, jeszcze oczywiście będziemy losować wiadomości, może być podwójne znaczenie, że może jakiejś stabilizacji się doczekacie, choć w kontekście tej śmierci w odwrocie to tak jakby chodziło o transformację tutaj, no właśnie wyjście z głowy i przebudzenie. Czas pokaże, uczucia są. Zobaczmy teraz wiadomości.
Zmęczony jestem, wydrenowany fizycznie i psychicznie. Balansuję na cienkiej linii pomiędzy byciem fair wobec ciebie, a bycie totalnie popopranym. Król kielichów w odwrocie był, tak? No właśnie, więc jakieś tutaj manipulacje tej osoby, czy w ogóle brak równowagi emocjonalnej. Czy naprawdę myślałeś to, co mi powiedziałeś lub powiedziałaś? Coś ta osoba kwestionuje? Prawdziwość tego, co było powiedziane. Chcę być szczęśliwy lub szczęśliwa, nawet jeśli bez ciebie w moim życiu. Zakopuję się w pracy, by o tobie zapomnieć. Ta wiadomość też była na jedynce. Układ jest troszeczkę podobny do jeden. Zobaczymy, co będzie na trójce. I też rzeczywiście tutaj, jak jest ta trójka monet i to poczucie zagrożenia właśnie ta osoba ma. Zdaje się, że to ta osoba w tym diable, że uciekła właśnie w pracę, bo w stosunku do was ma jakieś poczucie zagrożenia. Martwię się o nas. Słodkie nie jest aż tak słodkie bez smaku goryczy. No widać te trudne przejścia. Tej dziesiątce mieczy, jakieś łzy, cierpienie, zrada, trudne zakończenia, czy właśnie między wami, czy w życiu tej osoby, czy w waszym życiu. Jeszcze jakiś żal, gorycz w tej osobie jest. Ale marzę o tobie, rycerz kielichów, tak, to jest właśnie ta energia marzeń. Też to było na jedynce. Zwracam się do Boga o wskazówki w naszej sprawie. Też ta wiadomość była na jedynce. Ciekawe, że podobne wiadomości. Chciałbym cię uszczęśliwić, ale najpierw sam muszę stać się szczęśliwy. I z tym szczęściem, o, chcę być szczęśliwy nawet jeśli bez ciebie. Czyli ta osoba nie jest szczęśliwa sama ze sobą, więc no, ktoś, kto nie jest szczęśliwy sam ze sobą, raczej drugiemu szczęścia nie da. Więc najpierw ta osoba potrzebuje uwolnić jakąś gorycz, żal i być szczęśliwą niezależnie od okoliczności, czy być szczęśliwym, prawda? Dopiero wtedy może z wami to szczęście powiększać, tak samo wy. Bo na siłę nie da się. Samo to, że jesteśmy z kimś w relacji, niekoniecznie jest równoznaczne z tym, że będziemy szczęśliwi, okej? Dobra. Wierzę tylko w naukę i fakty. Też w tym sensie ta osoba tkwi w starej energii, szkiełko i oko, ego, no właśnie, ego ta osoba ma do przetransformowania. Dlatego ta czakra korony, że tutaj chodzi dla tej osoby szczególnie, no dla was pewnie też, bo odbicie lustrzane, odblokowanie czakry serca i czakry korony, czyli zaufanie. Jesteś tylko ty. Dla tej osoby jesteście kimś wyjątkowym. Zakochałem się w tobie lub zakochałam, rycerz kielichów. No i tutaj właśnie ta niedojrzałość. Chciałbym, żebyś powiedziała mi, jak postąpić, żeby było dobrze, ale nie jestem pewien, że uda mi się tak postępować. To ma związek z tym popapraniem, że ta osoba chciałaby się dobrze zachować, ale jakieś uwarunkowania z domu rodzinnego, jakieś lęki powodują, że zachowuje się nie tak, jakby chciała. Czyli te sprawy podświadome biorą tutaj górę. No. No i może być jakiś rodzaj niedojrzałości, czy w ogóle zagubienia właśnie w tej całej sytuacji. I odbicie lustrzane, tak. Zobaczenie siebie w lustrze jest dla mnie trudne. Trudno jest tej osobie wziąć na klatę odpowiedzialność za siebie i pracę właśnie. Wydaje mi się, że ta osoba tak świadomie nad sobą nie pracuje. Relację odbiera jako trudną. Wy, jako to lustro, macie jej pokazać, co ona ma do uzdrowienia i vice versa, ale trudne jest dla niej przepracowanie tych podświadomych aspektów siebie.
Jestem niecierpliwy lub niecierpliwa. Stres, jestem pod silną presją. I wiem, że jesteśmy bratnimi duszami. Byłem kompletnym głupcem, myśląc, że trawa jest zieleńsza gdzieś indziej, ale nie była. Wybacz mi. Tam jest ta dziesiątka mieczy. Możliwe, że w wielu przypadkach ta osoba was zdradziła z kimś innym. Natomiast zieleńsza trawa to czasami jest praca, rodzina, znajomi. Mogły być też jakieś flirty, no to już każdy z was indywidualnie wie, co to dla tej osoby. Ale ta zieleńsza trawa jednak nie okazała się zieleńsza. Tak najczęściej zresztą jest. Więc tutaj w wielu przypadkach ta dziesiątka mieczy mówi o tym, że ta osoba was zawiodła i między wami były trudne zakończenia, ale nie musi być tak w każdym przypadku. Wiem, że jesteś moją drugą połową. I jestem między młotem a kowadłem. Stres, jestem pod silną presją. Być może tu jest trzecia osoba w tej całej układance lub osoby trzecie. Nie mogę przestać myśleć o tobie. Tam też widać te obsesje tej osoby. Dobrze, kochani. I teraz... Gdzie są te czarmsy? Znowu ja je gdzieś odłożyłam. A, tu są. Young and strong. W wielu przypadkach tutaj ktoś jest osobą młodą, silną, dosłownie, lub mimo wieku tak się czuje młodo, bo różnie może być. Czyjaś siła jest podkreślona? Oczywiście może być młody wiek, ale może być wewnętrznie taka siła. Ktoś może wewnętrznie czuć się młodo, prawda, i sprawnie. Tutaj też chodzi o ten przepływ, wspomniałam o tym przepływie, odpuszczenie lęku i kontroli, co było też na jedynce ryba. My love is alive, więc ta osoba tutaj uczucia dla was ma wciąż. Sarna, no może być jakaś taka płochliwość, wrażliwość, podatność na zranienie czyjaś tej sarnie. To czasami sarna ostrzega, by nie zniszczyć szczęścia z własnej winy, czyli z powodu ego. Kieliszek oznacza, że tutaj też jest to lekcja radości życia, korzystania z życia, wdzięczności. Relacja i ta osoba was inspiruje do zmian. Mamy też kwiat, czyli jest to lekcja odwagi, muszla ze skorupy. Ktoś potrzebuje wyjść. Też podróż duchowa, oczywiście. Koło od roweru, chodzi tu o równowagę i rower, prawda? Koło od roweru i rower, więc tu chodzi o równowagę emocjonalną. Czasami rower też mówi o tym, że może działanie by się przydało w większym stopniu. Znowu lekcja odwagi i wytrzymałości, koń, gwiazda, powinowactwo duchowe, zaufanie, uzdrowienie emocjonalne, wiara w siebie, love, odblokowanie czakry serca i czakry korony i dwa delfiny. I żeby było śmieszniej, nie wiem, czy widać te dwa delfiny tutaj, czyli... Bo te dwa delfiny tutaj też są pokazane. Tu jest więcej, ale też delfiny, prawda? Czyli tu jest lekcja spontaniczności, zabawy, luzu, odpuszczenia lęku i kontroli. Rak, czy tam krab, to mniej więcej chodzi o podświadomość. O, bo jest i rak, i krab, czyli te aspekty podświadome tutaj silnie, te lęki. I aspekt inspiracji może coś przychodzić w muzyce, bo mamy nutę inspire. W każdym bądź razie ta osoba, ta relacja mocno was inspiruje. I vice versa. Angels watch over me. Tutaj było też o tym zwracaniem się do góry, tak? Do Boga, tak. Angels watch over me, że ta osoba zwraca się do własnej nadświadomości, czy gdzieś tam do góry, trudno powiedzieć, prawda? Gdzie, do kogo. Tutaj jest do Boga, więc to też może być wyraz tej modlitwy, ale może być też ochrona z góry, prowadzenie. No i tutaj ktoś potrzebuje w siebie uwierzyć. Czy obydwoje believe in yourself? Wiara w siebie, samoocena tu będzie istotna. I perhaps love,
Zależy, kto jak miłość rozumie. Ja rozumiem jako bycie w przepływie, czyli w tu i teraz, bez zmartwień. I może jest tak, to już każdy ma prawo sobie interpretować tak, jak chce, prawda? Natomiast możecie wykwestionować tą relację, ponieważ ta osoba nie spełnia waszych oczekiwań i nie jest jak w bajce, prawda? Że spotkali się, pobrali się i po prostu bajka, bo w waszej relacji chodzi o uwolnienie lęku, przebudzenie i równowagę. A co będzie w przyszłości? Bo to jest jakby pewnik, ale czy będziecie razem w tej królowej monet, jest tylko takie prawdopodobieństwo. Nic na przyszłość nie mogę wam obiecać, tak? Nikomu zresztą nie obiecuję, bo nie mogę. Ważna też wasza intuicja w tej całej sytuacji, moi drodzy. Tak czy inaczej, trzymam kciuki, pozdrawiam was bardzo serdecznie. Miłej niedzieli, choć jest deszczowa, ale jednak niedziela, prawda? Jeszcze nie poniedziałek. Czyli lepsza deszczowa niedziela niż słoneczny poniedziałek. Może tak, może nie. Takiego mema ostatnio widziałam, że lepszy 13 w piątek, ktoś mi przysłał, lepszy 13 w piątek niż 16 w poniedziałek. Dobra, no to trzymam kciuki, pozdrawiam, dajcie znać, jak macie chęć i do następnego razu trzymajcie się, pa. I witam bardzo serdecznie trójki piasek pustyni Tiger. Od czego by tu zacząć? Ingwas. Może być jakiś okres odpoczynku od siebie, może być okres uzdrawiania się tutaj między wami. Może być jakiś nowy początek na horyzoncie, ale bardziej chodzi o uzdrawianie. Hummingbird, chodzi tu o podwyższenie wibracji. Ktoś również może mieć wysokie wibracje w tym kolibrze. Sprzątanie, aha, stawianie czoła lęko, morning the girl, seks. Yinki yang, może być to wasz bliźniaczy płomień. 5-5, odbicie lustrzane, arcykapłan. Ktoś tutaj może być nauczycielem, czy nauczycielem duchowym. Ktoś tutaj może być w małżeństwie lub był. No małżeństwo między wami też jest możliwe, choć nic nie mogę obiecać na przyszłość. Zobaczymy, o co bardziej będzie chodziło. Poproś innych o wsparcie. Ktoś wymaga wsparcia, uzdrowienia. Moon, księżyc, lęki. Sprzątanie, jeleń, czyli może być aspekt wewnętrznego dziecka. Na pewno tutaj chodzi o lęki, uwolnienie lęków, zaufanie w tym sprzątaniu. Dziecko Boga, karty łaski. Morning Dugger, ktoś stawia czoła swoim lękom. Stark, bocian. Tak, tu może chodzić o przebudzenie. No bocian oczywiście, zobaczymy. Zawsze mi się to kojarzy z nowym świtem, przebudzeniem. 1 plus 7, 8. Przemiany duchowe. Seks, yin i yang, równowaga. I siódemka buław, czyli ta obronna postawa tutaj czyjaś. Dobrze. Z tym nauczycielem duchowym nie żartuję. Ktoś może być no, kimś w rodzaju nauczyciela duchowego. Tutaj siedzi jakaś widownia, więc ktoś może się zajmować nauczaniem. Tu przy tej osobie siedzi pies. Ktoś może mieć psa czy jakiegoś ulubieńca tutaj domowego. Dobrze. Dolosujmy. Aktualnie trwa uzdrawianie i stawianie czoła swoim lękom. Ktoś tu swoim lękom, bo te lęki są tu pokazane, stawił czoła lub aktualnie stawia czoła. O, rycerz. Dobra. Transformacja, tak dokładnie. Transformacja ma miejsce, braku poczucia bezpieczeństwa, kolczuga, brak zaufania i powoli ktoś się stabilizuje. Sprawy dzieją się powoli w rycerzu monet. Tu chodzi o uziemienie,
wyjście z lęku, braku poczucia bezpieczeństwa, więc transformacja trwa, czyli w tym ingwazie chodzi o uzdrawianie i przebudzenie. Wieża, tak, dziewiątka była w rycerzu monet. Sprawy dzieją się wolno, nic się tutaj nie da przyspieszyć, teach. Oczywiście ten arcykapłan może zwiastować też naukę duchową, którą macie. Możliwe, że będziecie w małżeństwie, nie chcę wam oczywiście nic obiecywać, tak, bo nie mogę na przyszłość, bo jest pokazana cierpliwość, że jeżeli małżeństwa tu szukacie, chcecie się związać z tą osobą, to możliwe, że tak będzie, ale w przyszłości cierpliwość, bo na razie ktoś trzyma gardę, królowa mieczy. Ktoś wymaga wsparcia, może terapii, może konsultacji, bo mamy poprosić innych o wsparcie. Być może ktoś nie wie, co tutaj robić w tej sytuacji i szuka porad u kogoś innego. Albo jest zachęta, czy do uzdrawiania się, giermek mieczy, nieufność. Ale giermek mieczy może też zachęcać do komunikacji właśnie, jakiejś konsultacji z kimś. Być może ktoś to robi aktualnie. Widać lęk przed popełnieniem błędu i nieufność tu. W niektórych przypadkach może być to lęk przed krytyką środowiska. Może być to również brak dojrzałości czy cierpliwości w tej sytuacji, ale raczej chodzi o lęk i nieufność. I w tym aspekcie ktoś wymaga pomocy. I zaraz obok mamy znowu lęk. Pesymizm. Królowa buław była i na jedynce, i na dwójce, czyli znowu ta obronna postawa. Jest tu dużo pasji, ale z powodu lęku jest czyjaś chęć dominacji. I tutaj też ta obronna postawa. Dalej, siódemka buław. Więc ta obronna postawa jest tu przeszkodą. To jest do posprzątania, brak równowagi, działań ktoś tu nie podejmuje, czeka. Ktoś czeka, że coś się zmieni, przydarzy. Ktoś też może być osobą dominującą właśnie taką, dążącą raczej do trwałych związków, ale w tych związkach lubiącą przewodzić, raczej niepodporządkowującą się, z raczej silnym ego. Ale tu też jest pokazana bierność, że ktoś nie podejmuje działań, tylko czeka, zastanawia się, czy jakiś ruch wykonać, czy nie, clean up. No sprzątanie już się odbywa rzeczywiście, przemiany duchowe trwają, dobra wiadomość, nie są zakończone. Jedno z was również może być silnie skupione na sprawach pieniężnych, pragmatyzm życiowy, ponieważ jedno z was może mieć kłopoty finansowe. Seks, ale raczej chodzi o lęk, że ten clean it up to chodzi o sprzątanie lęku po prostu. Brak zaufania, królowa kielichów w odwrocie, stanie na straży i dlatego ktoś nie wychodzi z inicjatywą. Nie wiem, kto jest tą królową kielichów z brakiem zaufania, ale ktoś zaufanie tutaj do kogoś stracił i w związku z tym nie jest specjalnie wylewny, więc w tym seksie chodzi o równowagę, że trzeba byłoby zaufać tutaj, przywrócić zaufanie, dziecko Boga, karty łaski. Jakaś karma tutaj jest pokazana. Blokada. Aha. No łaski, jakiej tutaj doświadczacie, czy obydwoje, czy jedno z was, jest to wyjście z roli ofiary. Więc może być też jakaś karma z domu rodzinnego i mentalność ofiary, którą tutaj przerabiacie, czy ta osoba, czy wy, czy obydwoje. W tym sensie doświadczacie łaski, że w tej sytuacji, że uwalniacie lęki i z roli ofiary wychodzicie. I tutaj rzeczywiście stawianie czoła swoim lękom aktualnie ma miejsce, morning to girl, a lub trzeba stawić tu czoła swoim lękom jeszcze. Myślę, że ktoś już stawia, bo jest pokazany optymizm, że ktoś już stawił i widać uzdrowienie. Może być też tak, że jedno z was się uzdrowiło, drugie nie. Może być to wasz bliźniaczy płomień.
Może oczywiście w tych dwóch kartach chodzić o uzdrowienie wewnętrznego dziecka, równowagę emocjonalną, stork, wyjście z konfliktu. I jeżeli był konflikt między wami, to wyjście z konfliktu już następuje lub nastąpi, albo już nastąpiło i w tym sensie nowy świt. Ale może ktoś jeszcze mieć jakieś poczucie przegranej, czy mogą być jeszcze czynnikiem hamującym lęki i kompleksy. No w tym arcykapłanie, tam gdzie jest pokazana cierpliwość, może się doczekacie trwałego związku, ale podkreślam słowo może. Na razie widać, że nie podejmowane są działania, tylko jest czekanie, zastanawianie się co dalej. A z innej talii coś na przyszłość się pokaże? Bo o uzdrowienie to na pewno tutaj wyszło w jedynce, w dwójce i w trójce, że chodzi o uzdrowienie. Na razie tak, jest jakieś zawieszenie w próżni między wami. Może być tu trzecia osoba w tej układance lub po prostu nieufność i podejrzenia trzeciej osoby. Ta trójka mieczy może sugerować trzecią osobę, aspekt zdrady lub po prostu traumę, uciekanie do głowy i obsesję. Trochę trzecią osobą trąci, to bardziej wygląda na to, że ktoś podejrzewa, że może jest ktoś trzeci, tutaj grający na harfie, prawda? Jest też pragnienie tu zwycięstwa, jakiegoś podboju. Może też ta szóstka buław zapowiadać tutaj, że się uda, cokolwiek ma się tu udać. Może na ten moment czyjąś energię pokazywać, że ktoś liczy na ten podbój. Ale widać zawieszenie w próżni. Może być brak komunikacji, właśnie to czekanie. Tak, no jest potrzeba przedsięwzięcia działań. Jest ta silna fascynacja, tu mag. Tutaj oczywiście też w tym magu chodzi o wejście w swoją siłę, że tu chodzi o przerobienie jakiejś traumy i wejście w przepływ, nieskończoność. I wejście w swoją moc i siłę, bo karty mają wiele wymiarów. No może być ta silna fascynacja, tutaj obsesyjne myślenie. I rzeczywiście jest potrzeba zbliżenia takiego seksualnego, tutaj też widać. Szóstka była, że ktoś na to liczy, nie wiem kto. Bo dużo, dużo pasji jest, ale może być jakaś niedostępność emocjonalna czyjaś w tym królu buław. W każdym bądź razie ktoś dużo pasji ma i ktoś może być zniecierpliwiony tym zawieszeniem w próżni tu, ale jest pokazana cierpliwość, że tutaj będzie kluczowa cierpliwość, moi drodzy. I że tutaj chodzi o podniesienie wibracji Hummingbird Mag to na pewno i wejście w swoją moc, siłę, odblokowanie potencjału twórczego, zapanowanie nad emocjami. I wejście w przepływ, to na pewno chodzi. No arcykapłan być może w przyszłości jakiś trwały związek z tego będzie. Oczywiście podkreślam słowo być może. Bardzo możliwe, że ta osoba dojrzeje, bo tak... Królowa kielichów w odwrocie król kielichów. Jeżeli liczycie na to, że ta osoba się odblokuje emocjonalnie, możliwe, że tak będzie. Na pewno ta osoba uczucia dla was ma, nawet jeśli nie mówi. Natomiast może tutaj chodzić o równowagę emocjonalną i dojrzałość w tym, bo trójka monet z kolei jest w odwrocie, co może sugerować, że nie chodzi tutaj o tworzenie relacji w 3D takiej, tylko właśnie o równowagę emocjonalną. Z drugiej strony jest ten arcykapłan, więc z tym takim byciem razem na stałe to tak 50 na 50% tutaj. 50 na 50. Raczej bym powiedziała, że tu nie chodzi o małżeństwo.
mimo iż jest ten arcykapłan, on bardziej będzie się odnosił do zaufania, że to jest lekcja zaufania, tak mi się wydaje. No, czas pokaże. Sam tygrys, wyjściowa karta, mówi o tym, że ktoś tutaj może być osobą mocno intuicyjną, z aktywnym trzecim okiem, i silną i niezależną. Natomiast też ta karta może sugerować, że w waszej relacji chodzi o odblokowanie intuicji i wejście właśnie w swoją siłę. Może być to też lekcja nie tylko słuchania intuicji, ale pewności siebie, czakra splotu oraz wyjścia z życiowo ze strefy komfortu i rozszerzenia swoich horyzontów w jakimś sensie. Ale mocno o intuicję tu chodzi. Także ja bym powiedziała, że 50-50 z tym trwałym związku, z przewagą na to, że jednak chodzi tu bardziej o równowagę emocjonalną i dojrzałość. Czas pokaże. To jest tylko skromne, ogólne czytanie. I zobaczmy teraz wiadomości. Budzę się w środku nocy i czuję smutek, że nie macie przy mnie. Z tym budzeniem się też było na jedynce. Być może jedynka będzie też kompatybilna. Twoja obecność zapiera mi dech w piersiach i brakuje mi słów. Zacznijmy od zera, aha, czyli ten nowy świt, tak. Ta osoba myśli w takim razie tutaj też i o przebudzenie chodzi, ale o nowym początku ta osoba myśli. Być może on nastąpi, jeśli ma nastąpić, oczywiście. Jesteśmy sobie przeznaczeni, wiem o tym, niedługo wracam. Ta osoba chce nowego początku z wami. Piosenki przypominają mi o tobie, synchronizację. Ale jeszcze to ego, jeszcze mocno jestem w ego, moja dusza cię kocha, umysł zaprzecza. Też właśnie w tej szóstce buław może chodzić o ego, ten diabeł i ta szóstka buław to może być energia tej osoby, że ta osoba jeszcze za mocno jest w ego. Coś się też wydarzyło między wami, biorę pełną odpowiedzialność za popełnione błędy. Odepchnąłem cię, ponieważ się bałem, czy bałam. Ta osoba ma lęk przed odrzuceniem lub bliskością, lub jedno i drugie. Kiedy na ciebie patrzę, topnieję w środku i pewnie się mocno kontroluje tak na zewnątrz. Może właśnie tak stoi na straży, ale w środku już się nie kontroluje. Topnieje w środku. Wielbię twoją doskonałość, dla tej osoby jesteście ideałem. Jesteś kimś, kogo szukałem, uzupełniamy się, jesteśmy sobie przeznaczeni. Ta osoba uważa, że no wy jesteście tym kimś wybranym dla niej. Chcę inwestować w naszą relację, to tak jakby myślała o czymś trwalszym, ale czy to nastąpi? No 50-50, że tak. Chcę walczyć o tą miłość. Tak, i to też było na jedynce, czyli to właśnie przeczuwałam, że układ do jeden podobny. Przeszłość na mnie ciąży, rany wewnętrznego dziecka. Czy to było na jedynce, czy na dwójce? Na jedynce chyba, z tym wewnętrznym dzieckiem. To jest przeszkoda na ten moment, ale jest to transformowane. No dobra wiadomość, że jest to transformowane. Transformacja nie jest zakończona, więc ta trójka mieczy to w wielu przypadkach jest po prostu jakaś trauma z dzieciństwa. Nie chcę już gier, pragnę być sobą i z tobą. Ta osoba mogła manipulować w tej sytuacji. To też było chyba na jedynce lub na dwójce. Z tymi grami to chyba na dwójce. Robię co w mojej mocy, by być tym, kogo potrzebujesz. Chcę być tym, kto da ci wszystko, czego chcesz. I rób to, co kochasz robić, podnosząc wibrację. Przyciągniesz mnie z powrotem do siebie, więc dla was wskazówka tutaj.
Właśnie w tym Hummingbird jest aspekt tych wysokich wibracji, które być może macie, które być może podwyższacie poprzez robienie właśnie to, co kochacie robić. Wielu z was może być twórcami w tym magu z silną osobowością i jeżeli to wy, bo oczywiście ten mag ma cały szereg znaczeń i kontekstów, tak? A między innymi może mówić o tym, że ktoś tutaj jest twórcą z silną osobowością, może mówić, że tu chodzi o wejście w przepływ, w siłę. Ale z tą kreatywnością rzeczywiście być może to wy z tą kreatywnością możliwe, że jesteście twórcami, czy macie silną osobą. Chciałbym cię uszczęśliwić, ale najpierw sam muszę stać się szczęśliwy. Też to było w którymś układzie jeden albo chyba na dwójce, ale nie jestem pewna. I zakochałem się w tobie, też gdzieś widziałam wcześniej. Oraz tutaj macie lekcję bezwarunkowej miłości. Jakiś żądań nie spełniła ta osoba waszych, więc się odwróciliście od niej napięcie, więc macie lekcję bezwarunkowej miłości z nią. I tutaj mocno te synchroniczności, bo mamy i twarz, i piosenki. Widzę wszędzie twoją twarz. A tu jeszcze ryba została. Widzę, że dwa anioły, więc blessed, czyli relacja z przeznaczenia, tu jesteście prowadzeni. Więc tu boski czas i plan. Mocno tu chodzi o zaufanie. Dwa anioły, blessed. Warrior chce walczyć o tą miłość. Wojownik, czyli ta osoba ma w sobie tego wojownika. Inspire, tak, inspirujecie tą osobę, relacja jest inspirująca, mamy też właśnie przebudzenie, transformację, miłość bezwarunkowa, love. Nosorożec, zobaczymy, balon, chodzi tu o, albo o marzenia w balonie, dużo marzeń, albo właśnie nadświadomość, zaufanie. Krab, podświadome ręki. Brave, odwaga. Tak, tutaj jest lekcja odwagi. Karma z domu rodzinnego, salamandra. Może być też karma między wami. Karma do uzdrowienia z domu rodzinnego to na pewno, bo przeszłość na mnie ciąży. School bus, macie ze sobą naukę tutaj, w tej trójce mieczy. Bezwarunkowej miłości, tak? Wyszło. Kot, tu tygrys, tu kot. Może być ktoś niezależny właśnie, ale najczęściej w kocie chodzi o równowagę. Lekcja niezależności też może być w kocie. Możemy sprawić krzyż, wewnętrzne dziecko, lekcję. Rower, potrzeba równowagi emocjonalnej. Może potrzeba przedsięwzięcia działań, uwolnienie lęku, liść. Na tym polega ta transformacja głównie. Dwa motyle, czyli aspekt bratnich dusz. O przebudzenie chodzi dla was. A w nosorożcu... A w nosorożcu? Czy chodzi o czyjąś siłę, bo też jest ten mag? Albo... Aha. No w nosorożcu chodzi o to, że ktoś ma tą siłę, ale działa na oślep, czy działał na oślep, właśnie pod wpływem lęków i emocji. I możliwe, że ktoś się chronił mocno tą grubą skorupą tutaj, też ten Albo właśnie mówi bardziej o sile, ale takim działaniu na oślep właśnie. Siła, ale taka, jakby to powiedzieć, zaślepiona. Nie, może tak powiedzieć, zaślepiona siła. Działanie w zaślepieniu. Mogły być jakieś burdy, kłótnie. Wcześniej kłótnie, burdy. Walka, bo tu też jest pokazane wyjście z konfliktu. Ale już ta energia jest przepracowywana, to rycerz mieczy jest w odwrocie, czyli to wejście w swoją siłę, tak, panowanie nad emocjami, to już się tutaj powoli dzieje. Jedno z was mogło już całkowicie się uzdrowić, drugi jest jeszcze w trakcie, także że o naukę i uzdrowienie tu chodzi o na pewno,
A z tym byciem razem na przyszłość, ta osoba tego chce inwestować w naszą relację, ale czy tak będzie, tego nie można stwierdzić. Możliwe, że tak będzie. Szanse są 50 na 50. Moi drodzy, dajcie znać, jak macie czas i ochotę. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie. Miłej niedzieli, kto w niedzielę jeszcze będzie odsłuchiwał. Już mówiłam chyba na dwójce, że lepsza deszczowa niedziela niż słoneczny poniedziałek. No, kwestia podejścia. Trzymam kciuki, pozdrawiam. Wszystkiego dobrego. Tak spojrzałam w oczy temu tygrysowi i mam wrażenie, że on tak jakby był żywy. Jakby takie dziwne mam teraz odczucie. Tak popatrzałam w te oczy tego tygrysa i tak mam wrażenie, że tak jakby on był realny, żywy i faktycznie się na mnie patrzył. I tu był niesamowity. Dobra. Może mam jakieś zwidy. Pozdrawiam i do następnego razu. Trzymajcie się. Pa, a wasze pomysły, te, które oczywiście w miarę są do wykonania i doprecyzowane, bo niektórzy piszą coś o pracy, bo ja coś tam, ale nawet im się nie chce sformułować. Wysilcie się trochę, dobrze? Jak chcecie proponować swoje pomysły, to sformułujcie konkretne pytanie, najlepiej z zasadą uziemienia, pamiętając o tym, że karty, tak jak widzicie, nie służą do przepowiadania zdarzeń przyszłych, tak? Jakieś domysły można snuć, ale to są w dużej mierze domysły. Dobra, trzymam kciuki, pozdrawiam i do następnego razu trzymajcie się, cześć i pa.